Tym razem oprócz zaproszenia do subskrybowania naszego kanału na YouTube, chcieliśmy Was także zaprosić do naszego TikToka, gdzie trwają konkursy, w których można wygrać bilety na mecze europejskich pucharów. Na przykład na mecz rewanżowy półfinału Ligi Mistrzów UEFA. Tam czeka na Was podwójne zaproszenie i będziecie mogli także wyjść na murawę jednego z legendarnych stadionów. A drugie zaproszenie to na finał kobiecej Ligi Mistrzów, który odbędzie się w Bilbao 25 albo 26 maja, jeżeli dobrze pamiętam. Tam są dwa bilety do wygrania i w obu tych wyjazdach będzie Wam towarzyszyła ekipa Food Trucka. No i trzecie zaproszenie na dzisiejszy odcinek Food Trucka, którego gościem jest Tomasz Iwan, absolutnie skarbnica niezwykłych historii i człowiek, który zna mnóstwo ludzi ze świata europejskiej piłki. Tak się składa, że przygotowując się do tej rozmowy, przyjrzałem swoje notatki w telefonie i jest tam jeden cytat z Tomasza Iwana. Brzmi tak. Kiedyś chodziło się spać, jak program się w telewizji skończył. Problem polega na tym, że dziś program się nie kończy. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Dziś wstałem ładnie, elegancko, piję kawkę dzięki Tobie. No tych cytatów było więcej, nie? Z tego co pamiętam, zawsze notowałeś. I człowiek jakoś wtedy był płodne, jeśli chodzi o cytaty. Miałeś na ręce ofertę z Legii Warszawa, bardzo intratną. Wybrałeś transfer do Rody Kerkrade. Świadomie, wybierając też pewnie finansowo troszkę słabszą ofertę. I zastanawiam się, jak wyglądał Twój proces adaptacji, bo nie tak dawno na Twoim miejscu siedział Jerzy Dudek i mówił, że to nie było takie łatwe dla chłopaka, akurat w jego przypadku z Knurowa, znaleźć się w szatni. Ja trafiłem do świetnej drużyny, do Kerkrade, do Huba Stevensa. W tym sezonie wtedy zrobiliśmy drugie miejsce w Holandii za absolutnie najlepszym Ajaxem w Europie, na świecie nawet można powiedzieć, bo Ajax wygrywał wtedy wszystko. My jako jedyni z Ligi Holenderskiej jeszcze podjęliśmy z nim walkę z drużyną gdzieś z prowincji. I ja się tam doskonale odnalazłem, drużyna mnie zaakceptowała, ja czułem się dobrze, szybko uczyłem się języka. Co jeszcze było bardzo ważne w moim przypadku, że przed wyjazdem zacząłem się uczyć holenderskiego. Wtedy były takie kursy korespondencyjne, ESKK chyba. Ja kupowałem te kursy, kasety jeszcze wtedy. Aha, okay. Uczyłem się holenderskiego, więc i zaskoczenie było ogromne, jak ja przyjechałem. I jak ja już pierwsze słowa mówiłem po holendersku, no oni byli w szoku. No później to już poszło. No trzeba uczestniczyć w życiu drużyny, w życiu klubu, w życiu danego miejsca, w którym jesteśmy. Nie możemy być w Holandii, myśleć o Polsce i oglądać polskiej telewizji. Trzeba mieć otwartą głowę. Trzeba mieć. No to jest tak bardzo ogólnie powiedziane, bo co to oznacza? Ale trzeba chcieć. No ja tak zrobiłem, drużyna mnie przyjęła, po pół roku mówiłem po holendersku, oglądałem holenderskie seriale, taki był, pamiętam, chuje tejde, slechte tejde, dobre czasy, złe czasy, do tej pory podobno leci, takie nasze, nie wiem, co mamy w Polsce, klan może, klan, nie, no. Na wspólne. No i tak się zaczęła moja przygoda z holenderską piłką. Wyjechałeś do Holandii nie mając tych kompleksów, jeżeli chodzi o jakość piłkarską, to skąd u Ciebie wyszkolenie techniczne się wzięło na takim poziomie? W sensie, komu to zawdzięczasz? Nie wiem, czy miałeś jakieś szczególne metody treningowe? Wzięło się z domu, ponieważ mój ojciec też był trenerem piłkarskim. Ja w wieku, od kiedy pamiętam... Był trenerem? Ustka? Nie. Też był zawodnikiem, kiedyś był zawodnikiem, bramkarzem Lecha Poznań, też w Jantarze. Później był trenerem Jantara, ale też drużyn gdzieś tam dookoła Ustki. Raczej to była liga okręgowa, trzecia liga. I ja odkąd sięgam pamięcią, to ja jeździłem z nim zawsze na treningi. Pamiętam, jak kiedyś miał taką syrenkę, nie wiem, czy młodzi widzowie wiedzą, co to jest, to było takie auto. Wygooglują. Bo wygooglują. Syrenka Bosto. To jeden był taki ten, tutaj w Warszawie. Tak, ja z bratem na pace, bo tata jechał na trening. No to my z nim, on prowadził treningi, my gdzieś z boku graliśmy. Więc ta piłka była obecna od zawsze. Mało tego, chcąc dostać jakąkolwiek kasę na lody, na cokolwiek, to zasada była u nas w domu prosta. Piłka, ile zrobisz żonglerek, tyle dostaniesz. Więc z bratem zawsze się ścigaliśmy. Później już było, że musi być lewa, prawa noga.
Stąd też byłem później obunożny i, no i tak gdzieś to przez te lata człowiek się szkolił. Cały czas chciał więcej, więcej, bo też dostawał więcej kasy za to. Czyli można powiedzieć, że byłem zawodowcem już od małego. Ale widziałem, że super, nasz partner ostatnio taką akcję robił przed meczami Górnika, że też ile wykapkowałeś, czy tam wyżonglowałeś, tyle dostawałeś. To skoro jesteśmy przy Superbecie, a więc partnerze Food Trucka, warto przypomnieć o super przewadze. Jeśli postawicie na zwycięstwo jakiejś drużyny i ona będzie w meczu prowadzić 2-0, to bez względu na końcowy wynik ten wasz typ uchodzi za prawidłowy. No i ostatnio taka sytuacja miała miejsce w meczu Heidenheim-Bayern, bo Bayern prowadził 2-0, ostatecznie przegrał 2-3. Taka sytuacja się zdarzyła pierwszy raz w historii, kiedy Bayern z Beniaminkiem prowadził 2-0, a przegrał. Także szczegóły dotyczące tej promocji także w opisie tego filmu. Ma super przewagę w naszej rozmowie, jeżeli chodzi o posiadanie mikrofonu, ma Tomek Iwan, więc oddaję mu głos. My kiedyś ukuliśmy taką tezę, że najważniejszym systemem szkolenia w Polsce są ojcowie. Bo jak patrzy się przez pryzmat reprezentacji, w której razem pracowaliśmy, to tak rzeczywiście było. Nie wiem, czy Piotrek Zieliński, Łukasz Piszczek, Wojtek Szczęsny, Bartek Bereszyński, no szereg zawodników zostały wychowane przez ojców, właśnie trenerów bądź byłych piłkarzy. Ja myślę, że to są ojcowie, to jest nasze otoczenie, to jest szkoła, to są boiska, na których się wychowujemy. No tutaj się wszystko zaczyna. Jeżeli od młodego, nie wiem, stajesz na bramce, ponieważ najsłabszy idzie na bramkę, ale później się okazuje, że jednak masz predyspozycję, zostajesz bramkarzem, to można powiedzieć, że cię trochę boisko wychowało. To są domy rodzinne, to są właśnie rodzice, którzy zaprowadzają dzieci do klubów, albo w moim przypadku, nie wiem, zabierał mnie na treningi, albo ta piłka była wszędzie. Wyobraźcie sobie, że moi rodzice prowadzili działalność turystyczną, mieli restaurację, stołówkę, powiedzmy, w okresie letnim. Jak tylko kończyły się wakacje w Ustce, no bo wtedy tam był nalot turystów, to wszystkie stoły szły na bok, robiliśmy boisko do gry i schodziliśmy na dół, bo to było na parterze, że grać. Co wieczór, praktycznie nie było wieczoru, żebyśmy nie grali. Tam jeden na jeden, dwóch na dwóch, tata zrobił bramki w stoczni, pracował aluminiowe. No i też można powiedzieć, że tam, bo na małej przestrzeni trzeba było z tą piłką coś tam robić. Mama lamentowała, bo leciały kwiaty, okna, wszystko, ale no to są niezapomniane momenty. Nie? Jesteś cholernie ambitny, czasem nawet chorobliwie, mam takie wrażenie. To pewnie też przez całą twoją karierę gdzieś tam było leitmotivem, mi się wydaje, bo ja nawet obserwując ciebie, kiedy wchodziłeś do dziadka, kiedy byłeś dyrektorem reprezentacji Polski, zawsze chciałeś do tego dziadka, gdzie są najbardziej techniczni piłkarze i zawsze... No tam pasuje, tam pasuje! Dokładnie. I z taką dumą zawsze mówiłeś, że nigdy nie byłeś w środku. Popatrz, no, ja nigdy nie byłem w środku. I zastanawiam się, czy w związku z tym ktoś w tej Holandii, nie wiem, czy to w Rodzie, czy w PSV, w Feyenoordzie, zrobił na tobie takie wrażenie, że musisz powiedzieć, wow, on był naprawdę kozakiem. Wiesz co, no było wielu takich zawodników. Co do tej ambicji, no to dzięki tej ambicji do czegoś dochodzisz. Przeszkadza mi to w życiu codziennym, w relacjach. No właśnie, bo to jest ten gen rywalizacji, który czasem jest destrukcyjny. I co w ogóle jest teraz śmieszne, że też zauważam tu swojego syna, który ma 7 lat, ja staram mu się, nigdy tego nie przekazywałem i jest dokładnie to samo, gdzieś jednak przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale bez tego myślę, że ciężko jest coś osiągnąć. Ja miałem taki problem, że po zakończeniu kariery ja nie mogłem brać udziału w zawodach narciarskich dla aktorów, celebrytów, jak nie wygrałem, bo oni poszli się bawić, a ja byłem drugi czy trzeci, ja zostałem w hotelu załamany, nie? Więc no to gdzieś teraz no może już jest trochę to bardziej takie łagodne, pod kontrolą, ale dalej... No ale choćby nawet ten dziadek wtedy, nie? Jakieś takie drobne zabawy, elementy treningu, w których brałeś udział, no to po prostu to jest jak z Kubą Błaszczykowskim, o którym powiedział jego brat, że nie ma gierek, w których Kuba przegrywa, tylko są takie, które się nie kończą. To coś byś się podpisał pod tym, nie? Ja bym się podpisał i wrócę jeszcze nawet czasami do tych gierek naszych na tej stołówce z ojcem i z bratem, kiedy często ojciec gdzieś tam kładł jakiś pieniążek motywacyjny, może to było złe, nie wiem. Jak ja już widziałem, że przegrywam, zabierałem te pieniądze i uciekałem do góry do swojego pokoju i się zamykałem, czyli dla mnie mecz się nie skończył. Po prostu został nierozstrzygnięty. No ale myślę, że sportowcy tak mają. Ci, którzy coś tam w życiu chcą osiągnąć, osiągnęli, no to jest nieodzowny element. Nie wyobrażam sobie, żeby przejść wobec porażki, zależy kto co nazywa porażką. Dla jednego to jest właśnie dziadek, dla innego finał Ligi Mistrzów, ale
żeby przejść do tego w taki sposób naturalny, normalny. Więc faktycznie u mnie tak było i jest do tej pory. To w ogóle są śmieszne historie na co dzień, kiedy jedziemy sobie rodzinnie autostradą i ktoś mnie wyprzedzi nagle. No i się zaczyna. Zaczyna się mecz, mój mecz. Nie? I takich meczów rozgrywam codziennie ileś. Myślę, że to będzie ci moi najbliżsi znajomi. Wiem, ile z tego powodu nie rozumieją tego, bo czasami to jest stary chłop, zastanów się, co ty robisz, ale to jest gdzieś w głowie automatyzmy takie. Ale też dzięki temu, myślę, wydaje mi się, że jak człowiek coś robi, to wkłada swoje całe serce, robi to najlepiej jak potrafi, w ogóle nie zakładasz jakiejkolwiek porażki. No i zazwyczaj też to się udaje. Ale to jest wspólna cecha chyba wszystkich piłkarzy. Tak, ale też wracając do pytania Wiśni, do tej drugiej części pytania, bo to jest też takie sztandarowe zagadnienie Food Trucka, tego formatu, o tych kozaków właśnie, bo miałeś ich cały wagon w PSV i w Feyenoordzie. Ktoś na tobie zrobił szczególne wrażenie? Gdzieś to tak płynnie następowało i człowiek się do tego przyzwyczajał. Roda Kerkrade, gdzie też mnóstwo świetnych zawodników. Zobaczyłem wyszkolenie techniczne na treningu, w meczu, zupełnie inny system treningu, klubu, organizację, gdzie zwarty Poznań, człowiek był zadowolony jak raz na tam 3 miesiące dostał jakąś kasę, żeby miał za co żyć, a tu zupełnie co innego. Kibice, później Feyenoord Rotterdam, Ronald Koeman, który przyszedł w tym samym czasie co my. Henka Larsson przecież. Tam było tych zawodników no mnóstwo. Taumann, Blinker, Peter Bosz, Ed De Huy, nie? Stan Falk z PSV, przepraszam. Giovanni Frambonkors, Gio, mnóstwo. My nawet sprawdzaliśmy skład PSV z tamtego czasu, to był Abel Xavier, który przecież w trakcie Euro 2000 PSV, był. Tak, PSV, tak, który był takim objawieniem. Więc ja z Ronaldem Koemanem podczas otwartego dnia, bo zawsze przez sezon są przedstawiani nowi zawodnicy, razem helikopterem wylecieliśmy na stadion, nie? Więc A na przykład po treningach zostawałeś z nimi, chodź, postrzelamy wolne, zobaczymy kto lepiej. Znaczy, jak po treningach strzelał ktoś wolne, to Koeman. Ja wtedy żonglowałem. Ale widziałeś kogoś z lepszym uderzeniem na przykład? No niesamowicie miał nogę ułożoną i też przypatrywałem się, jak on do tych wolnych podchodzi. Miał dosyć ciekawą taką podejście, bo jeżeli stoi piłka, to on podchodził zupełnie z boku, nie na wprost, i uderzał takim podbiciem wewnętrznym. To nadawał rotacji, więc czasami próbowałem nawet to, i to nawet nieźle wychodzi. Zupełnie z boku, praktycznie pod kątem takim 90 stopni do bramki. No wielki zawodnik, no co by tu... I tam tych zawodników było naprawdę na każdej pozycji. Taki Ruud van Nistelrooy, taka postać już bliższa czasem współczesnym. Tak, PSV. Widziałeś w nim taki materiał? No niesamowity, takiego. Instynkt do strzelania bramek, coś takiego, co ma Robert Lewandowski, że potrafi się znaleźć w odpowiednim momencie i jeszcze wykorzystać, bo to, że spadnie mu nagle gdzieś piłka, to jeszcze trzeba coś umieć z nią zrobić. No PSV wtedy to... Kolejne gwiazdy, nie? Jab Stam, zaczynając od Liny, Filip Kuku, Ruud van Peta, reprezentant Kerzman, no mnóstwo, Van Bommel. Tak, bo to Van Nistelrooy został królem strzelców, później odszedł i Kerzman przyszedł i też zrobił. I Kerzman przecież też król strzelców, więc... Ale patrz, ilu trenerów. Trenerów ile? Trenerami. Dokładnie. Od Petera Boscha przez Van Bronckhorsta, Peter Bosz, Filip Kuku, tak. Koeman, wszyscy trenerzy. No tak, wielu piłkarzy idzie tą drogą, więc tych nazwisk naprawdę znanych mnóstwo było. Od trenerów, bo też wspomnijmy o tym, że rozpoczęło się od Huba Stevensa, wtedy w Rodzie był Dick Advokat, ilu trenerów reprezentacji Holandii, był Dick Advokat, Ronald Koeman jako jeszcze kolega z drużyny, a teraz trener, był Bobby Robson w PSV. Był Bobby Robson, świętej pamięci. Był Willem van Hanegem, Eric Gerets, Willem van Hanegem, więc naprawdę tylu jeszcze różnych ludzi, których mogłem poznać. Mieszkałem na jednej ulicy z Włodzimierzem Smolarkiem.
Twoim idolem z dzieciństwa. Idolem z dzieciństwa, więc to Disneyland. To w ogóle, tak, no Disneyland w Holandii. A jak spędzała czas polska kolonia właśnie w Rotterdamie? Czyli ty, Jerzy Dudek, Mark Zaganowski? Wiesz co, no, w Lodi był trochę starszym pokoleniem, więc gdzieś tutaj się rozjeżdżaliśmy, bo ja grałem na PlayStation, on wtedy robił co innego. więc tutaj, tak, ale często spotykaliśmy się na boisku, na przykład mieliśmy w Oudekerk aan de IJssel, taka wioska pod Rotterdamem, boisko, gdzie z Ebim wtedy takim malutkim graliśmy sobie w piłkę. Później dołączyli Marek Saganowski i Jurek Dudek. Jurek Dudek mieszkał dosłownie, wychodziłem z ogrodu, chodziłem do niego, więc te relacje były bardzo zżyte i właśnie to, co powiedział Jurek, że jemu było ciężko, a miał tam, wszystkim mógł przyjść do mnie. I tak też to się odbywało. Ja byłem przy porodzie jego dziecka, więc no to jest ciężko. Na początki no ale, zawsze ale trudno. Ale ciekaw jestem twojej roli na przykład w holenderskiej szatni. W takim PSV, gdzie już byłeś niewątpliwie gwiazdą, gdzie już przecież wcześniej Feyenoord zapłacił za ciebie kupę kasy, gdzie byłeś rozpoznawalną postacią w Holandii. No bo w reprezentacji, czy to tej, w której byłeś piłkarzem, czy to późniejszej, kiedy byłeś dyrektorem, byłeś tak zwanym kaowcem, czyli kulturalno-oświatowym, ale... można tak powiedzieć. Więc jakby organizowałeś trochę to życie wewnątrz. No, czy tam też tak było? Myślę, że było podobnie. W PSV akurat to tam było mnóstwo gwiazd, więc ja byłem, no gwiazda to może złe słowo, byłem jednym z zawodników, z którymi się klub tam liczył, wydali na mnie jakieś duże pieniądze, ale my stworzyliśmy też fajną drużynę i pamiętam, że ja byłem taki właśnie trochę od organizacji, trochę obeznany we wszystkim, okay. Mocno technologicznie do przodu przed Holendrami, co w ogóle wydaje się jakąś abstrakcją. I to ci zostało, nie? I to chyba mi zostało. Pamiętam, jak wtedy wchodziły pierwsze PC-ty, komputery, ja byłem tam mocno obeznany w tym wszystkim. Wszyscy do mnie przychodzili, kiedy chcieli cokolwiek kupić. Później... Pokaż swojego Pentiuma. Tak, wtedy Pentium to później. Wtedy nie? Było takie określenie, że ktoś się zna na komputerach. Ale wiesz, no to tak, dawaj Tomek, tutaj instaluj programy i tak dalej. No ale też byłem częścią tej drużyny wielu takich śmiesznych sytuacji, bo oni wiedzieli, że ja bardzo ambicjonalnie też podchodzę do miejsca, z którego pochodzę, do Polski i specjalnie różnego rodzaju żarciki były kierowane w moją stronę. Widziałem, jak tam chłopaki nieraz kopali się pod stołem. Słyszałeś, znowu jacyś Polacy ukradli samochód i czekali tylko na moją reakcję. A ja od razu, wiesz, kontra ostra, więc no myślę, że byłem na pewno akceptowany przez drużynę ale też jeżeli czegoś potrzebowali, też i w Holandii, to przychodzili do mnie, coś chcieli kupić, nie wiem, cokolwiek, znałem ludzi, byłem gdzieś tam w temacie, więc o takich rzeczy organizacyjnych to... Mówi się o Robercie Lewandowskim, że jego karierę ulepili wybitni trenerzy, których spotkał na swojej drodze, że gdyby nie to, to nie byłby dzisiaj tym Robertem Lewandowskim, którym jest. Ty też miałeś armię wybitnych trenerów. Jaki oni na ciebie mieli wpływ, nawet jeśli chodzi o postrzeganie piłki? Bo na przykład Robert Lewandowski mówi, że to, co widzi Pep Guardiola na boisku, zmieniło jego postrzeganie futbolu. Czy ty też miałeś takiego gościa, który otworzył ci oczy na rzeczy, o których nie miałeś pojęcia? Ja myślę, że każdy z trenerów, są tacy, o których zapominamy dosyć szybko. W moim przypadku może to był taki Ari Hahn w Feyenoordzie, który gdzieś tam zaczął sprowadzać zawodników argentyńskich. Nie wiem dlaczego, ale okej, na nich stawiał i wtedy skonfliktował się z większością ważnych zawodników, bo i nawet chyba z Ronaldem Koemanem wtedy, pamiętam sytuację, kiedy Koeman wsiadł w swoje Porsche i pojechał z treningu i z innymi, ale większość z nich, Huub Stevens pokazał mi na przykład, jak buduje się drużynę zawodników, powiedzmy średnich, przeciętnych, może to też jest złe słowo. Europejska klasa średnia, powiedzmy. Tak, ale jak ważne jest atmosfera w drużynie, podejście do każdego z nich indywidualnie, do jego problemów, do jego życia, połączenie w tego w całość i stworzenie świetnej drużyny. To jest to, co udało nam się też, powiedzmy, zrobić z reprezentacją przez te 5 lat, kiedy to z najgorszego miejsca w historii awansowaliśmy na najlepsze.
Ktoś Na piąte, jak sobie o tym dzisiaj myślisz, ale tam było na piątym miejscu posłuchaj, rankingu tam było nawet zagrożenie, że gdybyśmy wygrali chyba z Danią, to byśmy byli chyba na trzecim. Tak, zagrożenie, tak. To było zagrożenie. Ale zagrożenie trzecim sam wiesz, Łukasz, bo przy tym byłeś, ktoś mógłby powiedzieć, że z gwiazdami. No, nie ujmując nikomu, z jedną gwiazdą, jaką jest Robert Lewandowski. Tak. Większość zawodników grała bądź nie grała w swoich klubach. Łukasz i Kuba, powiedzmy, byli na też takim wyższym poziomie europejskim. Oczywiście, natomiast to cały czas mówimy o, musimy mówić o 25, 30, 40. No, ja nie chcę Tomek nic mówić, ale jak przyjechałeś na pierwsze zgrupowanie, jakbyś miał się przyznać z ręką na sercu, ilu piłkarzy nie znałeś, no, to myślę, że tak, zakręciłoby się kończyć. Dziękuję Ci za te lekcje, których wtedy mi udzielałeś. Pilnie się uczyłem. Pierwsze 2-3 dni to było to. Adam Marciniak. Ale wiesz, ale Iwan tak patrzy i mówi, ty, a ten taki niziutki, kto tam, dziadku? Fajny, techniczny taki. Ja mówię, Krzysiek Mączyński. Nie, dobry jest, nie słyszałem o nim nigdy. Nie, bo Mączka to zobaczy. Mączkę znałem zawsze. Ale to stanowiło o naszej sile. I to właśnie pokazał też Hoop Stevens. Sprzedzienny bez gwiazd zrobił drużynę, która walczyła z Ajaxem wtedy. Bobby Robson, który potrafił takim luzem, swobodą, rozładowaniem sytuacji, nie okazywał napięcia, czasami po jakimś słabym, przegranym meczu wróciliśmy, wszyscy spodziewali się reprymendy, a on właśnie wiedział, kiedy powiedział guys, go home, enjoy your life, nie? Okay. I nagle wszyscy zapominają, że coś nie wyszło, przychodzi następny dzień i zaczynasz pracę od nowa. I tych trenerów było, Willem van Hanegen, który znowu znakomity piłkarz, kiedyś holenderski, stał zawsze z boku i tylko obserwował, nie? Obserwował i czasami dał Ci jakąś wskazówkę, podszedł do Ciebie i mówi, no posłuchaj, w tym przypadku postara się zrobić tak albo tak. I Ty, wiesz, nagle wiedziałeś, jaka jest waga tej wskazówki. I tak zaczyna się od domu rodzinnego, od rodziców, którzy są wychowawcami, gdzieś wpajają nam pewne rzeczy do głowy, wartości. W przypadku mój tata, który ze mną jeździł na mecze, więc tych ludzi, których poznajemy po drodze, no, kształtują na pewno nas jako ludzi, nas jako piłkarzy, sportowców. Ale to musiało Ci naprawdę utkwić w głowie to, co powiedziałeś a propos Huba Stevensa, bo później jak się obserwowało Ciebie w reprezentacji w roli dyrektora, to dla Ciebie ten element właśnie związany z atmosferą, to było coś bardzo istotnego. Ty sobie tak, mam wrażenie, do siebie wziąłeś, że to jest po prostu coś, o co ty musisz zadbać. No ja myślę, ja też moje przygody z reprezentacją, w ogóle moje przygody podczas grania w piłkę były takie, że tylko i wyłącznie tam, gdzie była dobra atmosfera. Ten Ronaldo, co w PSV. Ronaldo spada? Ronaldo z PSV. Tak. Normalnie się podpisał, wiesz, prawdziwy Ronaldo. No widzę, a to graliśmy jeszcze ze sobą. Pewnie dlatego chcę coś przekazać, nie? Pamiętam, jak grałem, byłem zawodnikiem jeszcze wtedy Rody i graliśmy na PSV. Grałem wtedy na Falksa chyba, albo aha, nie na, czekaj, na Woutersa chyba. Aha. I tak tam przy nim, że sztycha nie zrobił w tym meczu, nieważne, że przegraliśmy 5-1, a właśnie Ronaldo chyba strzelił 5 bramek, o ile dobrze pamiętam. To jest boiska, ale robił wrażenie. Robił wrażenie, to tak jak, nie wiem, ktoś by jechał jakimś motorem, a i drugi na rowerze, nie? Tak odjeżdżał, a mieliśmy Johan de Kock jako stoper wtedy w Rodzie, no mieliśmy dobrą linię obrony, a zrobił wrażenie. I tak sobie wtedy jeszcze nie przypuszczałem, że tak wiele tam będę na tym stadionie grał. No i to tak w tym życiu jest, ta atmosfera właśnie, do której w klubach, w którym byłem, gdzie była atmosfera, zawsze były wyniki. I to jest nieuniknione, to jest powiązane. I może gdzie była najsłabsza? W Feyenoordzie była najsłabsza. Tam był cały czas, w ogóle to jest dziwny klub, to jest klub robotniczy, tam panuje duży chaos cały czas. PSV znowu to jest Brabandia, większy spokój, klub biznesowy, ludzie się tak mocno nie ekscytują, każdy robi swoje, rodzinna atmosfera panuje, więc zupełnie co innego. A Feyenoord to jednak taki, kurczę... Mówiłeś też, że wewnątrz zespołu tam było. I wewnątrz zespołu, też nie działo się najlepiej, grupki, podgrupy, trener nie był w stanie sobie z tym poradzić, albo byli nieodpowiedni trenerzy. No i dlatego to tak cały czas jakieś tam wojenki w środku, wojenki zawodnicy, trener, nie wyglądało.
A Roda, właśnie to co mówię, Hub Stevens, który dbał o każdego zawodnika, jego żona kontaktowała się z żonami, zapraszała je na spotkania. Czy to ci przypominało trochę podejście Adama Nawałki później? No tak, bo myślę, że Adam Nawałka też pracuje w ten sam sposób. Praca w jego w Górniku, gdzie z niczego stworzył coś, no myślę, że w taki sam sposób. I to jest, no jak gdybym mógł porównać, tak w ogóle już chciałem powiedzieć, że Adam Nawałka to jest najlepszy trener, z jakim kiedykolwiek pracowałem. I to mogę to powiedzieć otwarcie. Stawiasz go wyżej niż Bobiego Robsona, niż Stevensa tak, właśnie? Dlaczego? O, dlatego, że byłem przy nim i miałem możliwość obserwowania tego, co on robi na boisku, poza boiskiem. Świadkiem byłem wielu różnych sytuacji, być może tamci byli równie dobrze, czego ja nie widziałem, co robi Hub Stevens gdzieś tam w rozmowie z innymi zawodnikami, ale tu absolutnie wielokrotnie to powtarzam. To jest ciekawe, bo nie jest ci łatwo zaimponować, mogę to powiedzieć w sensie tak obserwując ciebie, a Adam Nawałka ci imponował. Cały czas mi imponuje. I cały czas ci imponuje. W czym najbardziej? No w takiej charyzmie też, w tym, że jest niezwykle ambitny, stawia sobie cele, do których dąży, z tym, jakim jest człowiekiem, ze swoimi zasadami, których w życiu przestrzega, prawdomównością w stosunku do zawodników, ale generalnie osoba jako człowiek, bo my postrzegamy tych ludzi jako selekcjoner, trener. Ja patrzę no, bardziej to, na to szerzej. Tym, że nie wiem, jesteśmy już kilka lat, my cały czas mamy ze sobą kontakt. Przede wszystkim o co się pytamy, to o życie osobiste, o zdrowie. No taki też jest Adam Nawałka, kiedy w czasie, kiedy byliśmy w reprezentacji, dbał o wszystko, też o tą drugą stronę, o żony, o rodziny, o to, żeby wszyscy w tej reprezentacji czuli się dobrze, co jest niezwykle trudne, bo zawodnicy spotykają się, mają swoje kluby i tam zazwyczaj się tworzy takie rodzinną atmosferę, a w reprezentacji przyjeżdżają i żeby tu stworzyć, a to się udało stworzyć i później to miało i ma na pewno przełożenie na wyniki, no to jest niezwykle trudne. Więc to też jest cały sekret tego. Mam nadzieję, że teraz selekcjoner Michał Probierz będzie podążał tą samą drogą, bo my prochu nie wymyślimy. Mógł być twoim kolegą klubowym, tak? Mógł być moim kolegą klubowym, ponieważ pamiętam, że przyjechał kiedyś do Kerkrade, powiedzmy na testy, czy też nie testy, jak to nazwę, brał udział w meczu jakimś tam sparingowym, zaprezentował się bardzo dobrze, byłem przekonany, że trafi do Kerkrade, ale jednak z jakichś powodów bardziej osobowościowych. Chyba osobowościowych nie przypadł do gustu Stevensowi. Więc też takie różne aspekty odgrywają. A rozmawiał Stevens na temat Michała Probierza z tobą, czy nie? Bardzo krótko pamiętam, że żeby było. Nie, ja mówię tak, bo dla mnie by było fajnie, gdyby jeszcze ja wtedy też w Kerkrade zostałem uznany zawodnikiem sezonu przez kibiców, gdzie tysiące ludzi, to dla mnie było w ogóle też jakaś totalna abstrakcja. Pamiętam, że wtedy to był taki Holender, który miał nadzieję, że no jak Holendra muszą wybrać na piłkarze sezonu, na zakończenie sezonu kibice wybierają i ja zostałem wybrany. Do tej pory mam gdzieś tą statuetkę, że tam taka złość panowała, a wracając, bo przeskakujemy z tematu na temat, to ja chciałem wtedy, żeby Michał był, byłoby mi raźniej, ale z jakichś tam powodów Stevens świetnie grał, pamiętam w tym meczu chyba strzelił bramkę z odległości po samych widłach, ale coś tam w sposób jakby bycia jakby co chyba. To Tomek chciał, jakby trener szukał dyrektora do spraw organizacyjnych. Pompujesz strasznie. Tak, organizacyjnie mam nadzieję, że tam jest wszystko okej. Michał najlepszy w tamtym miejscu, ale go nie wzięli. Nie mam czasu już teraz. Ale właśnie powiedz, bo tak z rozrzewnieniem opowiadasz o Adamie Nawałce, pogodziłeś się z tym odejściem z reprezentacji Polski i czy brakuje ci może też tej pracy przy kadrze? Wiesz co, pogodziłem się, jak chyba każdy z nas się pogodził, wy również. Jednym jest łatwiej, niektórym... Kuba Kwiatkowski jeszcze nie wiadomo, bo za mało czasu minęło. No tak, wiecie co, no to jest tak, że jeżeli już wcześniej jesteś piłkarzem, wiesz jak wygląda życie piłkarza, życie trenera. Jest okres, kiedy jesteś w danym klubie, za chwilę jest słabiej, odchodzisz. Tutaj też to była świetna przygoda i tak naprawdę nie myślałem, że ona kiedykolwiek będzie miała miejsce. Nagle propozycja współpracy,
przepiękne, cudowne 5 lat. Gdybym miał teraz porównać karierę zawodniczą i tą reprezentacyjną, nie wiem, którą bym wybrał. Jedna i druga była cudowna, inna, ale tyle wspaniałych, sami wiecie, tyle wspaniałych momentów, meczów, które gdzieś tam były na ostrzu noża, nagle strzelamy bramkę, wygrywamy. No niesamowite to było, nie? I jeszcze od środka jako zawodnik to było dla mnie niezwykle cenne doświadczenie i muszę teraz tylko taką refleksją się podzielić, że w sumie to dla mnie jest dziwne, że nie to, że się użalam, ale po zakończeniu tej pracy jako dyrektor reprezentacji nigdy nie dostałem żadnej nawet propozycji od żadnego z klubów polskiej ekstraklasy. Z zapytaniem chociażby, czy może chciałbyś, bo no umówmy się, może wiemy, za że... za drogi jesteś. Chyba bardziej zbyt niezależny i o to chodzi, bo na pewno nie mówimy o finansach, bo najpierw trzeba zacząć propozycji, później się rozmawia o finansach. Zarabiasz gdzie indziej, tak? Bo reprezentacja to też nie były kokosy. Ja to robiłem, wiecie sami, ile żeśmy czasu poświęcali, ile nocy, jak... Nie wiem, czy nie więcej zarabiałeś w tym czasie z emerytury z Ligi Holenderskiej, nie? Pewnie tak, pewnie tak. Więc absolutnie to jest ten wariant finansowy, jeżeli ktoś jest ambitny i coś chce stworzyć i coś robi, i to najbardziej cieszą go te sukcesy, osiągnięcia, a wiadomo, że później, jak powiem wam jeszcze jedno, że grając piłkę, grając dany mecz, nigdy nie myślałem o premii. Nie miałem na przykład, musimy to wygrać, bo tu dostanę 10 tysięcy euro, nie? I to mnie motywowało. A jak byłeś mały, to myślałeś o premii, o tym pieniążku, co... Znaczy to już było tak... ale później już zarabiałeś duże pieniądze, więc... To było trochę coś innego. Widziałeś, że masz coś zrobić, zadanie i za to dostajesz, to tak samo jak na treningu. Wychodzisz, robisz zadanie, za to dostajesz wypłatę, ale nie motywowało mnie, że ekstra w meczu, same zwycięstwo w sobie było dla mnie najważniejsze, a później po meczu, jak się zastanawiam, wow, o, tu wpadnie teraz fajna kanapka, nie? Tak do tego podchodziłem. No i później wydaje mi się, tak też dalej podchodzę, nie? I w kontekście tego, co mówiłem, że patrząc na to, co się dzieje w naszych, też nie chcę krytykować, bo polskie kluby są coraz lepiej zorganizowane, coraz lepiej to wygląda, ale ile wokół tego jeszcze jest różnych dziwnych sytuacji, dyrektorzy sportowi, menadżerowie, jest jedna wielka, brak wyników przede wszystkim, brak wyników, brak wprowadzania polskich, młodych zawodników zdolnych. Dlaczego? Bo komuś opłaca się lepiej ściągnąć zawodnika z trzeciej ligi hiszpańskiej. Umówmy się, jaki dobry zawodnik hiszpański przyjdzie do Polski grać, nie? Wiem, że to będzie przykra konstatacja, ale być może wiele osób, które ogląda ten odcinek, nie pamięta Tomasza Iwana z boiska i nie wie, jakim był piłkarzem. Jak ty byś miał siebie scharakteryzować z tamtych czasów, kiedy byłeś w prime, to jak byś siebie scharakteryzował jako piłkarza? Myślę, że niezwykle pracowity, ambitny, grający do przodu, ofensywnie, prawa, lewa strona. Lubiący dryblować? Lubiący dryblować. Dobre doświadczenie. W zasadzie bardzo dobre doświadczenie, lewa, prawa noga. W zasadzie no nie, nie widziałem przeciwnika, którego nie mógłbym przedryblować, bo to jest piłka z boku i dzida. Ale też wydaje mi się, że na tym boisku mocno pracowałem i do przodu, i do tyłu. Czasami kiedyś pokazał Bobby Robson mnie jako przykład, to do dzisiaj pamiętam. Kiedy to grając na skrzydle, graliśmy trójką napastników, ja grałem na prawym skrzydle, w pewnym momencie było zagrożenie naszej bramki, któryś z zawodników przeciwników strzelał do bramki, a ja na wślizgu wybiłem piłkę z linii bramkowej i on pokazał, this is example, nie, żeby... No to tak, to zostaje w głowie, to zostaje Bobby Robson, w głowie, nie? Bobby Robson, tak. Tomek, look at this, do chłopaków, nie, więc to było fajne. Więc to no tak, takie streszczenie, ale na pewno te możliwości, te dogrywanie, nawet ostatnio sobie też gdzieś tam zerknąłem, rzadko to robię, ale podczas meczu z Walią, nasze stare spotkanie Polska, no tak, bo teraz było przypominane. No i tam faktycznie kilka fajnych dograń, dośrodkowań było. Nie zdobywałem nigdy dużo bramek, ale byłem tym, który dogrywał, nawet swego czasu właśnie PSV zrobił taki filmik na YouTubie, jest moje momenty, moje, czyli piękne momenty Tomka Iwana i tam jest dużo moich właśnie asyst, który dogrywa. No młodzież może zobaczyć, moje momenty Fantomek Iwan na YouTubie. Ze sneller dan Witsche, Iwan, schiet hij, schiet het 0-1. Daar was de counter. Tom
No ale kariera piłkarska to nie tylko te wesołe momenty. Jeżeli miałbyś pomyśleć o takich największych twoich rozczarowaniach, kiedy byłeś piłkarzem, to brak wyjazdu na mundial jest tym numerem jeden? No to nie będzie trudne. Oczywiście brak wyjazdu na mundial, kiedy to po 16 latach bodajże wywalczyliśmy awans, też właśnie w świetnej atmosferze, świetnej komitywie. Mieliśmy naprawdę fajny team, zgraną paczkę i nagle ktoś wkłada kij w mrowisko i to wszystko się rozsypuje. No to był ciężki dla mnie moment, bo też dużo energii, nie tylko takiej sportowej, ale też pozasportowej to włożyłem. Wspólnie spędzaliśmy Sylwestra, gdzieś tam po meczach organizowaliśmy, żeby po prostu wiedzieliśmy, jak to jest ważne, bycie razem. Nawet pamiętam sytuację, kiedy po meczu jakimś wygranym był obowiązek, że wszyscy idziemy razem na przysłowiowe piwko, kończyło się różnie. I nawet Emanuel Olisadebe, który stronił takich tych, miał obowiązek i z nami, żeby być chociaż. Więc... Ja myślę, jak to zniosłeś? No bardzo ciężko. To chyba był jeden z gorszych takich momentów w moim życiu nawet, bo pamiętam, że dopadła mnie taka jakaś depresja. Siedziałem w pokoju przez ileś tam dni, nie wiem, no tak sobie to przypominam i tak było, nawet mój syn Oskar mówił ostatnio, że wtedy w Wiedniu byłem, że to tak dziwnie się zachowywałem, co najmniej. A no cóż, z tobą rozmawiał? No właśnie, do tej pory nigdy taka rozmowa, ja o tym często mówię, myślę, że teraz taka rozmowa nie ma sensu. Jerzy Engel gdzieś już się przyznał, kiedyś powiedział, że to było błędem. Myślę, że od początku wiedział, że to było błędem, natomiast przyznać się publicznie, gdzieś mam wycinek z tego, że nie zabranie taki tytuł, nie zabranie Iwana na mistrzostwa było błędem, ale później kolejni selekcjonerzy popełniali podobne błędy, więc nie. Ja myślę, to że jest życie, ostateczną nie? terapią, bo pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, to była dla ciebie właśnie ta przygoda z reprezentacją Adama Nawałki, że ty wtedy po tej przygodzie na Euro powiedziałeś, że teraz czujesz jakbyś przeżył to, co miałeś kiedyś przeżyć jako piłkarz, że tak cię trochę to uwolniło. No trochę taka karma, że no. Jednak to wtedy nie pojechałem na mistrzostwa, to pojechałem z nawiązką, bo tak. I na mistrzostwa Europy, i na mistrzostwa świata. No trochę, przede wszystkim żałuję tego, bo wiem, jak to się skończyło. Ja jestem przekonany, że to miało duży wpływ na całokształt wtedy drużyny, na teamu, na atmosferę, zaczęły się jakieś niesnaski, niektórzy zawodników oficjalnie opowiadali się za tym, za mną, inni schowali głowy w piasek, nie chcieli się wypowiadać. Tam były różne jeszcze inne historie po drodze, podpisywanie jakichś zgód na wykorzystanie wizerunku. No, trochę to było zagmatwane, trochę może ludzie z zewnątrz też się do tego przyczynili. No ale okej, no takie jest życie, nie odnosi się tylko samych sukcesów, też są i porażki, to była taka może porażka, może nie do końca, którą sobie bym przypisywał. Faktycznie miałem wtedy gorszy moment, problemy. To też porażką mogę powiedzieć, że było przejście do Trabzonu Sport, tureckiej drużyny, gdzie, no nie ukrywam, połakomiłem się trochę na pieniądze. W tym momencie mogłem iść do Schalke 04. Rozmawiałem ze Stevensem, rozmawiałem z Rudi Assauerem, wtedy menadżerem, przy stole, bo to faktycznie miało miejsce, uzgodniliśmy warunki kontraktu. Turcy zaproponowali mi no, dużo więcej i co ważniejsze, netto. Co się później okazało, że w ogóle śmieszna historia, że i nie dostałem tych pieniędzy, pojechałem do Turcji, jakieś tam problemy klubowe i też wtedy menadżer, który ze mną był, to co dostałem gdzieś tam za podpis też sobie zabrał, więc, ale no nie, pieniądze są najważniejsze i to był mój błąd taki sportowy, bo później przez pół roku nie mogłem grać w klubie. Pojechałem do Holandii, do Rosendal, gdzie przez moment, robiłem wszystko, żeby na te mistrzostwa pojechać. To nie jest tak, że miałem, mówiąc kolokwialnie, wywalone, tylko to było dla mnie najważniejsze. Finalnie trafiłem później do Wiednia, ale to już się... Zwłaszcza, że jak sobie obejrzałem nawet wczoraj wszystkie bramki, które traciliśmy na tym mundialu, to zastanawiałem się, czy nie inny Tomasz powinien zostać w domu, bo Tomek Hajto był wtedy w katastrofalnej formie, też był po kontuzji, prawda, i miał różne inne problemy. No, Gianni musiał być na tym mistrzostwa, podobnie jak ja musiałem być. No właśnie, teraz pytanie, bo to była kadra wielkich osobowości. Kto miał największe ego z tej drużyny, twoim zdaniem?
Wiesz co, tam... nie bez przyczyny wspomniałem Tomka Hajten. Każdy miał tam jakąś rolę. Tam nie było przywódcy. Każdy miał jakąś rolę. Znaczy niektórzy myśleli, że są przywódcami. Niektórzy myśleli, niektórzy pozwalali im na to. Ale przywódcy to wy siedzieliście. ale wiecie, to jest tak, że w takiej drużynie, tak samo jak w drużynie Adama Nawałki, no każdy tam, jeden był spokojniejszy, spełniał swoją rolę, inny był włodziarzem, trzeci dużo mówił, inny się wygłupiał przed kamerą. Wy wszystkich znaliście na pamięć, wiedzieliście w którym momencie do kogo możecie. Tam był on podobnie, był bardzo spokojny, ułożony Tomek Wałdoch z tyłu, był Jacek Bąk, który był lekkim świruskiem, nie, był Świerszczu do walki, Hajto Tomek, tam wszystko, Marek Koźmiński, było... No był odpowiedni balans zawodników w postaci szalonych, zwariowanych, ekspresyjnych i też takich, którzy byli spokojni i sprawiali, łagodzili to wszystko, że ta równowaga była zachowana. Bo przecież nie ma takiej siły, żeby z biało-czerwonymi wygrać, wygrać nie ma szans. No i rozbicie tego spowodowało, że już później w konsekwencji, to nie jest, też mi się wydaje, bo pewnie i Tomek, haj, to lepiej by funkcjonował, gdybym ja tam był, nie? Wiedziałby się, jak go suplementować, wspierać, wszystko, prawda? No, tak. Nie no, to były pewne rytuały, my przed meczem sobie gdzieś tam siadaliśmy, jako drużyna cała, rozmawialiśmy. Jakie rytuały były wtedy? Różne, żeby na przykład dzień przed meczem sobie usiąść, porozmawiać, no może wypić jedno piwko, kto miał ochotę, przedyskutować, co nas czeka jutro, jaki to będzie mecz, jaki przeciwnik, jak musimy reagować. Ja na przykład tu wrócę do tego meczu z Walią, bo nie, to jest chyba jedyny mecz, który oglądałem z tych reprezentacyjnych i dosyć niedawno, więc pamiętam, gdzie tam w przypadku jakiegoś zajścia na boisku zaraz doskakiwało dwóch, trzech kumpli, przyjaciół twoich. Czułeś się, że na boisku masz za sobą, nie no, jesteś Hajto sam. Hajto kontra Sewicz, nie? To było tak... Tam było później jeszcze z Giggsem, no tam było ostro, takich ostrych tych. I zaraz wiedziałeś, że może startować do większego, bo za plecami masz trzech jeszcze swoich. Świrek, który może nie jest większy, no ale ma Świrek charakter. Nie jest większy, ma charakter. No wiedziałeś, czułeś to, nie? I niezależnie czy na boisku, czy poza boiskiem, czy wracając do klubu się zwanialiśmy, czy mając chwilę wolną, pamiętam jak kiedyś Świrek do mnie przyjechał do Holandii, spaliśmy gdzieś w aucie na parkingu, gdzieś pojechaliśmy do Amsterdamu, no byliśmy grupą ludzi, którzy się przyjaźnią, lubią, szanują i tworzyliśmy monolit. A później, no, to już było tak dawno, że naprawdę nie zanudzajmy tutaj widzów takimi opowieściami, nie? Bo to jest niepotrzebne. A Adam Nawałka, jeszcze wracając już do tego twojego epizodu w kadrze, znaczy nie epizodu, bo to było 5 lat tylko twojej roli w kadrze, korzystał z twoich właśnie tych doświadczeń, w sensie, bo wy bardzo dużo rozmawialiście, siedzieliście razem przy stole, ty zaraz obok Adama Nawałki w zasadzie, więc on też, wiedząc jaką ty miałeś karierę, chciał korzystać z tej twojej wiedzy, czy tylko w międzyczasie po prostu? Przede wszystkim korzystał ze swojej kariery, bo też miał karierę bogatą i wiedział, korzystał z mojej kariery, korzystał z kariery każdego, kto tam był. I to było autentyczne. Często pamiętam, jak w takich różnych sytuacjach powtarzał, że my to wiemy przecież, Tomek, czujemy, to nie po to, tu nie potrafimy chodzić na te kolana, żebyśmy tego nie wiedzieli. Więc to było oczywiste i fajne jest to, że też wiadomo, no, selekcjoner był trochę dyktatorski, ale też nie unikał, wręcz często prowokował nawet przy stole naszym opinie innych na temat tego, co się dzieje, bo chciał wiedzieć, co inni mają do powiedzenia w danym temacie. Raczej to się pokrywało z jego wizją, jak to się kiedyś wychylił na to. Musiał mieć faktycznie argumenty. Tak pamiętam, jak dzisiejszy dyrektor TVP Sport Kuba Kwiatkowski przyszedł do Adama Nawałki po meczu z Gruzją, chyba, który graliśmy w Tbilisi, i powiedział, że no, dziennikarze polscy piszą, że Nawałka polski Simeone. A Nawał mówi, polski Simeone? Chyba on jest Nawałkone. coś w tym jest, ale tam wszystko było kontrolowane. Nawet właśnie wspomniany Kuba, idąc do dziennikarzy,
nie było frywolnego rzucania jakichś tam tekstów, nie wiem. Narracja była ustalona. Narracja była ustalona i tam każdy wiedział po prostu, co ma robić w tym teamie. Wy wiedzieliście, ja wiedziałem, Kuba wiedział, trenerzy, asystenci wiedzieli, ale też było dopuszczenie wszystkich do głosu, bo każdy głos też był cenny i mądrością właśnie selekcjonera, te kolana, to no właśnie, wszystko było. Tak żartobliwie o tym, ale to jest trochę ciemna strona zawodowej piłki, bo Adam Nawałka przecież się zmagał z chronicznym problemem z kolanem. Ty też przecież te problemy no miałeś. Tak, do dzisiaj zakładam, że masz, bo to jest jakiś rodzaj kalectwa na koniec. No tak? To jest rodzaj, no kalectwo to jest brutalnie powiedziane w stosunku do ludzi, którzy naprawdę, bo funkcjonujemy, ale czasami jak widzę miejsce, nie ma wolnych miejsc na parkingu dla inwalidy, to mówię to tak po części, jeżeli tam stanę, to nie będzie duże oszustwo. No, 4 operacje kolan, ciężko czasami nawet jest poruszać się chodząc normalnie, więc ja coś wiem na ten temat, ciężko nieraz z łóżka wstać. W golfa gram tylko na meleksie, bo nie jestem w stanie, no to tak już humorystycznie brzmi trochę. Ale nie potańczysz za bardzo też. Nie? Bardziej się kiwam. Całe życie się kiwam. Kiwam się, tak. Balans jest, więc no ale no, takie są uroki. Poza tym jeszcze dodam to, że zwróćmy uwagę, teraz zawodnicy w wieku 35 lat są w najlepszym okresie. Robert Lewandowski. Kiedyś trenowało się zupełnie inaczej. Nie było technologii, nie było możliwości monitorowania organizmu. Szło się na siłowni, każdy podnosił ten sam ciężar. Nieważne ile ważyłeś, wiśnia miałbyś przerąbane. Więc i tak było. Szliśmy w góry, ja pamiętam. Tylko dlatego nie zostałem piłkarzem. Sytuację, szliśmy w góry. To było 3-4 godziny w górach z przewodnikiem. Mróz, śnieg po kolana. Pamiętam sytuację, kiedy w Olimpii Poznań jeszcze w Brennej poszliśmy w góry i Piotr Tyszkiewicz, taki zawodnik, teraz chyba menadżer sportowy, zbieg, został gdzieś z tyłu, mgła, zbieg nie z tej strony góry, co trzeba i wrócił dopiero na kolację taksówką, nie? Więc takie były sytuacje. Okej, ja pamiętam katorżniczą pracę, naprawdę, jak on się wykonywał na treningach, no dlatego tak to teraz wygląda. Gdyby może teraz grał w piłkę, byłoby inaczej, bo inny system treningu, monitorowanie, krótsze treningi, sfokusowane tylko na to, co się dzieje na boisku, a nie na dźwiganiu ciężarów czy bieganiu po górach po kilka godzin, pewnie byłoby inaczej. To była jakaś cena, którą się płaci. Myślę, że każdy zawodowy sportowiec płaci taką cenę. Teraz jest to zminimalizowane, ale w tych sportach takich też i siłowych to wiemy, jak to wygląda. No i to chyba tyle. Ale jeszcze chciałem tylko dodać, że dzięki temu, jak pojechałem do Holandii, gdzie oni byli niesamowicie przygotowani, na przykład takim PSV, jak biegaliśmy, bo mieliśmy ośrodek treningowy przy takim lasku, zazwyczaj tam okres był przygotowawczy, jak trener zawsze dzielił grupy, kto z kim ma biegać, w jakich grupach, no wiadomo, lepsi z lepszymi, to wszyscy, jak tylko zaczęli, że są w grupie ze mną, to o nie, tylko nie z Tomkiem, nie? Bo wiedzieli, że nie będzie tam przestojów, tylko ile fabryka dała. Czyli co, jedyne, czego możemy Tomkowi na koniec życzyć, to chyba zdrowia po prostu. Nowy kolan. Może tak, technologia tak. Taka już medycyna jest. Medycyna się go zwija, ta, Tomek. Taka jest, ale to jest sens do tematu, to jest diagnozowane, 2 kolana nadają się do endoprotez, one wyglądają jak kolana 80-latka, tylko trzeba no jak najdłużej funkcjonowania na własnych kolanach, no zdrowia chyba, nie? No tak, mentalnie to ci do 80 bardzo, bardzo daleko. No tak, myślę, ale jak wiesz, jak zdrowie nie napisze, to mental może też się. No, jeżeli z kolanami nie uda się nic zrobić, to zawsze, żeś miał Meleksa gdzieś w pobliżu, auto no, też masz całkiem niezłe. Wszystko jest, myślę, że zdrowia, no i jeszcze trochę też sobie bym życzył radości z występów tej reprezentacji, bo człowiek jednak pozostawił tam trochę zdrowia. Kilku znajomych. Kilku znajomych i też sam fakt, że ta nasza piłka się w ostatnich latach i organizacyjnie tak rozwinęła, no to umówmy się, to też jest nasza trochę w tym zasługa, to, że byliśmy losowani z pierwszych koszyków. No i oczywiście cały czas kibicujemy tej reprezentacji i mam nadzieję, że sprawimy jakąś niespodziankę. Ale piąte Euro. Miejsce w rankingu FIFA brzmi tak absurdalnie. Ja myślę, że może tak być, że my już nie dożyjemy. Nie dożyjemy, tak, a raczej prawdopodobne to jest, zwłaszcza ja. ale słuchajcie, a żeby to było, to nie było z 18 miejsca, to było z 74 chyba 4 miejsca, tak. W ciągu 3 lat, czyli z najgorszego miejsca w historii do najlepszego.
i chcielibyśmy być znowu na najlepszym, a na najgorszym już chyba raczej nie. Dziękujemy, Tomek. Dzięki wielkie panu.